Cześć, z tej strony Remek z Motokontrolera, a to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. Dzisiaj opowiem Wam historię pewnego Jaguara. Zgłosił się do nas klient, który znalazł sobie swoje wymarzone auto, Jaguar F-Pace w wersji SVR, czyli 5.0 V8, benzyna, 550 koni, z 2019 roku, z przebiegiem 22 tysięcy kilometrów. Czyli tak naprawdę znikomy przebieg, prawie można powiedzieć żaden, za 350 tysięcy złotych. Z opisu wynikało, że jest to pierwszy właściciel, polski salon, bezwypadkowy, serwisowany, wszystko idealnie, pełne wyposażenie, rewelacja. No w tych pieniądzach 350 tysięcy złotych, no to auto powinno być jakie? No idealne, tak? Niczego więcej nie oczekiwał, co mogę tam znaleźć. Jeszcze dodatkowo ładne zdjęcia, ten taki naprawdę dobry opis tego samochodu, ale no na szczęście naszemu klientowi zapaliła się czerwona lampka i mówi sprawdzę ten samochód. Więc zlecił to nam, wykupił pakiet Maxi, czyli z podnośnikiem, z komputerem. No to dobra, no to co, jadę sprawdzać. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Najpierw zadzwoniłem do sprzedawcy, umówiłem się, powiedziałem co będę sprawdzał, zapytałem czy mają na miejscu podnośnik, czy mi udostępnią. Powiedział, że podnośnik jest, udostępnią, ale trzeba za niego zapłacić, nie? Mówię, no dobrze, okej, okay, jaka kwota? No około 500 zł. Ja mówię, słucham, no jak 500 zł? No ja mówię, ja potrzebuję wjechać, dosłownie no 5 minut pod spodem, zobaczę czy są jakieś wycieki, porobię zdjęcia, a tyle to u nas kosztuje, jak pan chce, to nie ma problemu, a jak pan nie chce, to pan sobie pojedzie na stację diagnostyczną i pan sobie tam obejrzy. Dobra, okej. Okay. Więc przyjechałem na miejsce, auto stało też w salonie, idealne warunki do oględzin, białe płyteczki, no super, cieplutko, więc można oglądać. No to dobra, obejrzałem samochód z zewnątrz, no już zaczęło być słabo. Samochód był męczony na myjniach automatycznych, bo miał tych mikrorys takich no na całym nadwoziu. Dodatkowo miał wykupiony pakiet czerni, więc czarne obudowy lusterek, czarne panele na dachu z przodu, z tyłu, bo miał okno panoramiczne miał. Z tyłu czarny napis Jaguar na klapie. No z tego napisu już niestety schodziła farba. Te czarne panele to były już takie porysowane, takie wypłowiałe, straciły tą taką czarną, błyszczącą barwę. Mówię, no dobra, no okej, okay, no ktoś po prostu no, jeździł na myjnie automatyczne, no, można to spolerować, będzie dobrze. Zacząłem mierzyć lakier, no i co się okazało? No, że prawy przedni błotnik 1800 mikronów. No miał być bezwypadkowy. No, ale no niestety. Jak popatrzyłem na szczeliny, jak była spasowana maska, to z jednej strony było pół milimetra, z drugiej strony były 4 czy ponad 4 mm szczeliny, nie? Więc no, ingerencja już tam jakaś była. Przechodząc do wnętrza, wnętrze w jasnych skórach, niestety boczek siedziska kierowcy, już skóra była po prostu w jednym miejscu przetarta. No 22 tysiące przebiegu. Oczywiście no auto było w pełni sprawne, wszystko działało, każdy guziczek, każda żaróweczka świeciła, miał tam jakieś delikatne ślady użytkowania, jakieś ryski gdzieś tam na plastikach, ale takie nieduże, no, chociaż przy tym przebiegu no to nie powinno mieć to miejsca. Z drugiej strony Jaguar, marka premium, naprawdę te materiały powinny być świetnej jakości, no ale w tym przypadku no auto było troszeczkę podniszczone. No i co, obejrzałem to wszystko,
spojrzałem pod maskę i tak dalej. Nie chciałem go odpalać w tym salonie. Mówię, wyjadę sobie, no to pojedziemy na jazdę próbną, na tą stację diagnostyczną, na ten podnośnik. Wtedy sobie posłucham tego silnika, bo byłem ciekawy jak to będzie brzmiało. I co, no posprawdzałem dokumenty. Poszedłem do pana jeszcze, bo pan tak naprawdę, pan sprzedawca, no, dał mi jeden kluczyk i poszedł robić sobie jakieś swoje tam rzeczy. Wrócił do swoich obowiązków. Poszedłem do niego, mówi, że potrzebowałbym drugi kluczyk jeszcze do zdjęcia, bo muszę zrobić zdjęcia dwóch kluczyków, bo było napisane, że są dwa kluczyki. No i to już pan sprzedawca mówi, po co pan drugi kluczyk? No jest drugi kluczyk. No ja mówię, no proszę mi dać, żebym zrobił zdjęcie, nie? On mówi, to tam panu inny kluczyk, nie? Też od Jaguara. Taki sam jest, nie? Mówię, no nie, no, potrzebuję do tego samochodu. Dobrze. Nie był już szczęśliwy. Poszedł po ten drugi kluczyk, przyniósł, zrobiłem zdjęcia. Poprosiłem o dowód rejestracyjny. Patrzę w dowód, mówię, że nie jest wbity przegląd, nie? Bo tutaj 2 miesiące temu przegląd wyszedł, pewnie nie wbiliście, ale macie pewnie, może macie zaświadczenie, może nie mieliście akurat przy przeglądzie dowodu, żeby wam wbili. A pan patrzy w ten dowód, o, nie ma przeglądu. Ja mówię, no to jak nie ma? No to nie, no jak nie jest wbity, no to nie ma. Ja mówię, no ale jak, no to miała być jazda próbna, miałem pojechać na podnośnik, no to przecież auto nie ma przeglądu, no to nie pojadę, nie? To nie będzie jazdy próbnej, no to tak naprawdę mogę kończyć oględziny, nie? No to niech pan kończy, no to nie będzie jazdy próbnej, nie? Więc powiem wam, podejście sprzedawcy, który sprzedaje samochód za 3,5 stówy, no dramatyczne, tak? Kompletnie nie był tym zainteresowany. No co, no to zabrałem wszystkie swoje rzeczy, no i wyszedłem, nie? Na tym skończyłem oględziny, nawet nie posłuchałem tej V8-ki, niestety. Zadzwoniłem do klienta, mówię mu jaka sytuacja, że no niestety auto nie jest bezwypadkowe, jest podniszczone na 22 tysiące, to trochę to tak słabo wygląda. A, jeszcze pytałem o historię serwisową pana sprzedawcy, no bo było napisane, że jest pełna historia serwisowa. To pan sprzedawca stwierdził, żebym sobie wszedł na stronę Jaguara, tam sobie wpisał numer VIN i tam mi się wyświetli. A to nie może mi pan pokazać? Pytam. No nie, niech sobie pan wejdzie na stronę i sobie pan sobie tam przeczyta. Będzie pan chciał, to sobie pan zrobi zdjęcia i tyle. Wiecie. No dramat. Sprzedawca dramat. Samochód no niestety nie taki jak w opisie. Nasz klient, no bardzo napalony na ten samochód, zaczął pytać, czy on by mógł sobie to naprawić, ten błotnik wymienić na oryginalny, spasować maskę. Mówię, no nie. No nie za te pieniądze, a pole do negocjacji nie wiem, czy jakiekolwiek będzie, ale podejście sprzedawcy jest żadne, więc ja bym sobie ten samochód po prostu odpuścił. Jest oczywiście 5.0 V8 pod maską, na zdjęciach pięknie, ale mówię, dostanie pan raport, no to zobaczy pan, jak tak naprawdę ten samochód wygląda. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Więc co, no podsumowując, widzicie, że nawet mając 350 tysięcy złotych w kieszeni, nigdy nie możemy być do końca pewni, że to, co jest w ogłoszeniu, to samo zostaniemy na miejscu, bo no niestety, ktoś pisząc to ogłoszenie, wystawiając je w internecie, no, po prostu napisał nieprawdę. I to jest takie przykre, bo powiem wam, że czasami jedzie się do samochodu za 10 tysięcy złotych i jest taki sam jak w ogłoszeniu. I nie ma żadnej ściemy, sprzedawca chce sprzedać samochód, więc odpowiada na wszystkie pytania, jest pomocny, nie ma z nim problemu, a są, widzicie, takie przypadki, że taka gruba fura za takie grube pieniądze. No i niestety. No to co, auto nie zostało polecone. Mam nadzieję, że klient znalazł
kolejny egzemplarz i mam nadzieję, że tamten już był zgodny chociażby z opisem i warto było na niego wydać 350 tysięcy złotych. To co, to wszystko w tym odcinku. To wszystko z tej historii. Dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!